Witam cię widzu bardzo serdecznie. Ogólnie to mam na dzisiaj przygotowane trochę paczek. Jak wejdę do sklepu na naszym koncie, to mam, no, trochę, nie za dużo, ale trochę jest, lecz otworzymy sobie tylko te paczki z serii A, bo chciałbym je zostawić na tocy Ultimate. Ale na tamtym koncie paczek mam z 15, więc po prostu wejdziemy na moje drugie konto, na którym również gram. Nie jest to jakieś losowe konto, tylko są to moje dwa główne konta i tam otworzymy paczki, ale zobaczcie co tutaj się dzieje. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo paysafe cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym WAHU macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Po ogólnie zrobiłem sobie 9-0 w kwalifikacjach do Food Champions, tak o, bo dlaczego by nie zrobić? Pozmieniałem trochę w swoim gameplayu, więc przed paczkami spróbujemy dobić po prostu te 10-0 w kwalifikacjach, czemu nie? Bo mimo, że nie jestem jakiś mega dobry w graniu meczy, to jednak 9 winów w kwalifikacjach to chyba niezły wynik, a zmieniłem w swoim gameplayu trochę rzeczy po ostatnich porażkach, więc może coś komuś się przy... Aha, no to pograliśmy, nie? No to pograne PL, bo chłop chyba odda mecz, czy... Aha, dobra, no to jednak pewnie zagramy, ale chciałem powiedzieć to, że będę mniej mówił po prostu w tym meczu, bo chciałbym się trochę bardziej skupić i trochę bardziej myśleć na tym, co robię grając, nie? Bo wiecie, to w sumie od razu pokażę taktykę, bo nic się nie zmieniło od tak naprawdę bardzo, bardzo dawna. Pressing po utracie piłki tutaj, szerokość taka, głębokość taka, tutaj tak, oczywiście 4-2-2-2 formacja, a wytyczne delikatnie coś tam ruszyłem, ale no nie za bardzo, więc jak ktoś chce, ktoś potrzebuje, to niech sobie po prostu puści razy pół i sobie weźmie, nie? Ale co do wytycznych, to polecam posprawdzać po prostu kilka wariantów i coś pod siebie wziąć. Tak samo jak z formacją. Mi się najlepiej gra 4-2-2-2, grałem 4-2-3-1, 4-4-2, 4-to-to-to. Jeszcze jedną formacją grałem, ale zapomniałem jaka to była formacja, bo tak słabo mi się nią grało, więc no. No i tak od 5 minut, ciężko jest kogokolwiek znaleźć. No ten typ pierwszy był, ale no wyszedł. O, w końcu znalazło. Nawet nie wiecie ile czekałem. Nie? Tak już się zanudziłem, że hej, ale dobra, no mamy gościa. Pokaż co masz. Ramsdale, no jest Kimpembe oczywiście. Ten Kimpembe to teraz w co drugim składzie. Jest Kane, jest Mekambe. Ogólnie to ja podobne składy widzę w co drugim meczu. No, może coś z tego być? Jest, dobra, jest. Wcześniej tym Davisem w obrońcę wlazłem, to... Kurde, dobry był ten pierwszy ruch, ale ten drugi nie był tragiczny, ale no... Ale w ostatecznym rozrachunku jest 1-0, tak? Więc jestem zadowolony, to od razu musiałem, możemy... Aha, no to podanie to tragiczne akurat. Tu się Benek urywa, tak nie do końca się urwał tak jak chciałem, ale no spokojnie, możemy to... Wszystko rozegrać, byleby nie tracić bezsensownie piłki, zakończyć akcję strzałem. A, na spalonym Sane. Ja chciałem podać do tego, do Musiali jak coś, ale no coś nie pykło, bo do Beniedera już zapomniałem, który tam wybiegał. Oj, tu się wylałem, to wszystko moja wina. Czekaj, czy uratuję ruchem bramka. No nie uratowałem, no moja wina, wylałem się, nie dość, że w ataku tym fake shotem, to... To jeszcze obrońcą wyszedłem, bo chciałem szybko odzyskać. No i to mnie gubi zawsze, nie? Że chcę szybko odebrać piłkę po stracie czasem, wychodzę obrońcą, nie trafię tym obrońcą w piłkę i... No jest dyntka, no. Aha. To wchodzi. No i 2-1 w plecy, no a tak dobrze już było. No i koniec z pierwszej połowy, 2-1 w plecy, no głównie przez swoje dwa błędy straciłem bramki, ale no tak się traci bramki, no trzeba błędy eliminować, ale przynajmniej wiem co źle zrobiłem, tak? Statystyki prezentują się następująco. No i do środka i co jest? No jest, oczywiście, że jest 2-2. No to już musiało być, nie? Jak już w takim miejscu się znalazłem, to plułbym sobie niesamowicie w brodę, jakbym tego nie trafił. Nie wiem co mi idzie nie tak już. O, no teraz to już jest naprawdę nie najgorsza okazja, żeby to wykorzystać. Dzięki właśnie pressingu po utracie piłki do środka i po krótkim walimy. No słupek, no ale ten pressing po utracie piłki naprawdę oddaje, bo sami widzieliście jak doskoczyli chłopaki. Było blisko, ale
No wykończenie nie oddało i telefonu nie wyciszyłem, jak zwykle. Dobra, 67 minuta, czas na zmianę. Ja od razu poczwórną zmianę robię. Tu Ben jedę, znaczy tu Kane nadaje, tu QL-a, tutaj Saka, tutaj Mitoma. No jako, że przegrywamy, no to trzeba namieszać w taktyce, na odrabianie. Nieustanny pressing, standardowo szybkie konstruowanie akcji, standardowo i bezpośrednie podanie standardowo. Zagęszczenie szesnastki też na maksa. No i teraz chłopaki będą biegać jak powaleni. No tylko będzie ciężko trochę w obronie, ale mam nadzieję, że zdążę dwie bramki strzelić i uspokoić to. Kurde, no tak blisko, a tak daleko, no, nawet różnego nie ma? No i teraz mam spory problem, nie? Bo nie mam obrońcy. Dobrze się ruszyłem bramkarzem, to mogę wejść. No i co? No i to jest już gol chyba, nie? O, dobrze, że Fofana zdążył wrócić, bo... No właśnie to jest to, nie? Jak macie ten nieustanny pressing, tą głębokość, to wszystko, to... To jest po prostu ciężko w obronie, bo chłopaki wychodzą, pójdzie jakaś piła za plecy i... I robi się, no, dosyć spory problem. Nie wiem, dlaczego tu podałem. Nie powinienem tego robić. To jest chyba ostatnia szansa, widzowie, no i zdupczyłem to. Mogłem walić od razu, no. Kurde, to jest klątwa meczu na odcinku, bo jak gram sobie poza odcinkiem, to... To tak normalnie, bardziej na luzie. Jak gram na odcinku, to... To za bardzo chcę i tak to się... Tak to się kończy, no. No statystyki równe, no mecz był równy, no można było to wygrać, no i co, no i nie wbiłem ręki pierwszej. Też nie traktujcie jako tego jako takich mega porad jak grać, tylko podrzucam swoją taktykę i tak dalej, bo często ktoś pyta po prostu. Dla mnie to nie jest, wiecie, jakieś mega pro playerstwo, czy tam bycie dobrym, że się wbija 11 czy 14 winów Foot Champions, no ale jak ktoś chce, jak komuś pomoże, to no to pokażę. Ale my przechodzimy już do paczek, najpierw Pellegrini na otwarcie openingu dzisiejszego, no wezmę jak mam nie wziąć. Tych dwóch złotych rzadki piłkarzy też sobie pootwieram, bo nie mam praktycznie żadnych kart 8-1, 8-2, ani 8-3, żeby na żetonu draftu przepalać i później te drafty odpalać na jednym graczu i farmić sobie w ten sposób paczki. 11 piłkarzy 8-1 plus Serie A jest TOC, tylko pytanie, czy użyteczny... No, użyteczny na pewno, bo zostanie przynajmniej przepalony, ale no, ten Di Lorenzo nie jest słaby, nie? Nie jest na pewno słaby, lecz mi kompletnie on... się nie przyda. Ostatnia paczka na tym koncie i potem przelogujemy się na drugie, jeszcze zobaczę, czy przypadkiem w spację nie pacnąłem, czy mi się to wszystko nagrywa. Nagrywa się, ale no, ta paczka akurat nie musiała się nagrywać. A na tym koncie, widzowie, mam nagrody nawet za rajwalsy, które... Aha, już odebrałem wcześniej. Ale na tym koncie były nagrody za Foot Champions, były i kuźwa znikły? Ty no, tu były nagrody przed chwilą. Przysięgam, że tu były nagrody. Gdzie są moje nagrody? Ty no, jaja fest, nie odebrały się same? No, otworzę jakąś pa... Okradli mnie z nagród za... Po co? Co jest? Dobra, resetuję to, bo serio, to jest jakiś gigascam. Nie ma. Czajcie bazę? Nie ma. Nie ma nagród. Nie wiem. Co to... Tylko dlatego, że wszedłem w rajwalsy, to mi zabrali nagrody za... Za Foot Champions? Nie no, ja się wyloguję na telefonie, jeszcze spróbuję odebrać, bo to jest jakiś totalny żart, co tu się wydarzyło w tym momencie. Ty, patrzcie jakie to są jaja, nie? Patrzcie to, będzie widać? Czekaj, o, widać, Foot Champions, odbierz nagrody. Czekaj, bo ja muszę to, o, klikam, no kurde, klikam. I mam nagrody, nagle. Nie, nie wiem. Jej, to chyba se ze mnie zrobiło jakieś gigantyczne jaja w tym momencie, ale... No ale mamy nagrody, na które grałem. Ale będzie tytuł na odcinek, jej mnie oszukało, no ale... Ale dobra, jedziemy, proszę bardzo, pierwszy pik, mam nadzieję, że... O, dwóch gości z Juventusu, z serii... No, jak z Juventusu to seria, ale... Może to zapowiada jakiegoś fajnego toca od razu, no, aha. Ale no, przynajmniej jest już tytuł na odcinek, to nie wiem, czy tam jej mnie oszukało, czy co. No zobaczymy, otwieramy tocy Serie A. Pierwszym będzie... O, Rabiot! Rabiot to jest mocna karta, on stoi jakieś... No tak, no teraz tego nie sprawdzę, ale on stoi jakieś 800 tysięcy końców. A tutaj się zastanawiam. Dobra, bo ogólnie tu jest problem, bo bardzo lubię Janusza Cuadrado, bardzo lubię Di Marię, no Janusza Cuadrado lubię bardziej, ale... No i no dobra, znowu telefon. Ale Di Marię, no kurde, on jest droższy, a Cuadrado mógłbym sobie po prostu kupić i wrzucić tutaj Rabiota, Dybale, znaczy Rabiota, Di Marię i właśnie Cuadrado, bo no to wygląda tak...
No tak nie za bardzo jak na razie. Tu jest ten Traore, ale on jest tylko tutaj z konieczności. Tu można będzie dać tego Cuadrado właśnie. Tutaj gdzieś za któregoś z tych panów Rabiota i Di Marie. No i będzie Gites. Bo tutaj jeszcze mam tego Di Marie ze SBC, nie? Więc od razu wjedzie podmiankę. Jeszcze tu mam Sona w ogóle. Jeszcze mam Marcosa Llorente. Ja nie mam jak tego mieścić. To jeszcze ulepszenie codziennego logowania sobie trzaśniemy. O, i tą rozbudowę, bo nie zrobiłem. Albo nie, bo nie mam kart. To tą rozbudowę zrobimy sobie tak później, na koniec. A my wracamy do sklepu na paczki, które ukradli mi, ale jednak mi oddali. W sumie to z tego, co tu jest, mogłoby dać tego Cuadrado, nie? No, ja bym się na pewno nie obraził, bo kurde, ten Abedi Pele już, no, już nie domaga powoli. Tego Brolina też bym zmienił. Jak już dostałem tego Rabiota i tego Di Marie, to mam naprawdę sporą ochotę nimi zagrać. Tym Rabiotem to ja nawet chyba na śpią mogę pograć. Nie, no dobra, może nie przesadzajmy. Teraz tak patrzę, nie wiem, czy ten Rabiot sobie na Kamie poradzi. I to jeszcze na tym SPO bocznym, bo na środkowym SPO chciałbym mieć kogoś innego. No ale dobra, zobaczymy. Później wszystko najwyżej się poukłada na spokojnie. O, tutaj jakiś Motum wieża z Arabii. To od razu do Quixelu, od razu 10 koła, a nawet 15. No proszę, i 8-4, przydatne. Kolejne ekraniska, Chris Rolo. To nie jest on, ale Cancelo 8-8. No dobra, każdy foder to ja bardzo chętnie wezmę. Kolejny raz lampeczka, Sommer. Burki. Ja wiedziałem jak już zaczęło zwalniać, że to... A nie burki, tylko Kobel. Sorry. Same wymienne paczki zostały za kwalifikacje oraz za Food Champions po prostu. Także lecimy, ale w pierwszej nic nie ma. Kurde, no za to EA, że strollowaliście mnie tak mocno z tymi nagrodami i myślałem, że mi je ukradliście, ale jednak oddaliście, no to warto by było chociaż coś za 500 000 wymiennego dać, nie? No, naprawdę, warto by było, nie obraziłbym się, wszyscy by byli zadowoleni. Proszę bardzo, mamy walkout, Sergiej Milinkowicz, Savic, już wiedziałem, że to jest on. No coraz wyżej dawaj. Po raz kolejny ekrany, Polak Rodak, ale tylko Piotruś. No, Anglik, ale to nie jest żaden Anglik, który... No dobra, no to paczki, które jej chciało zabrać, ale ostatecznie mamy. Najpierw ta za 50 000, to co nie ma, ale czy walkout będzie? O, będzie, Robertson, no i nice. No i najlepsza za 125, no tutaj to chyba się należy coś, no i jej, no jak nie, dlaczego nie? Perisic tylko, poważnie? Oj, telefon dzwoni, muszę odebrać akurat, sorry. Dobra, jestem z powrotem. Jeszcze paczkę za 10 końców możemy na szybko otworzyć i tą rozbudowę zrobimy 11 piłkarzy z Serie A. Może akurat ten Cuadrado tam wjedzie. Dobra, przepalamy to. Ja mam w ogóle dużo tutaj 90 jakichś, 8-9, 9-1, 9-2 kart, więc tutaj na luzie. Tylko był problem wcześniej z kartami powyżej 80, w sensie pomiędzy 80 a 83 overalla, ale mamy zrobione, także otwieramy najpierw te plackowate paczki, pewnie nic z nich nie będzie. No to 11 seria na koniec. Czy będzie niebiesko? Nie będzie niebiesko. Niestety nie ma niebiesko. Ale jest Sergiej Milinkowicz-Savic. Tym razem w niewymiennej wersji, bo wcześniej był wymienny. No i Savic-Savie, dzięki za wasz czas. Łapkę w górę zostawcie oczywiście. O, jak wam się materiał spodoba, zostawcie subskrybera, żeby nie przegapiać kolejnych filmów. A ja się zwijam, idę robić obiad. Pozdro, trzymajcie się i do jutra. Komenda Policji w Żarach. Halo, policja? Tak, policja w Żarach. Proszę pana, mówi Himmel Jadziga, Lipinki Łużyckie, łączna 40, łączna tutaj jak się wjeżdża, zaraz koło poczty objazd tutaj, zgłaszam, wybuch serca, ktoś nam podpalił serce. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto, ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham? Co podpalono? Mówi Himmel Jadziga. Tak, ale co się stało? Styrta jest podpalona.